Podoba ci się przemiana Margaret z takiej popowej gwiazdy w hip-hopową? Bardzo. Świetna przemiana. Nie no, ja od zawsze byłam dużą fanką Margaret z babcią. Jesteśmy <laughs> mega fankami, jak jeszcze występowała na koncertach w TVP, to no dobra, dobra, tam wszyscy występują, ale kiedy będzie Margaret? <laughs> Oglądaliśmy The Voice, jak tam była jurorką i no, naprawdę z dumą obserwuję tą jej przemianę. Jest... Dla mnie w tym momencie numer jeden, i w ogóle cieszę się, że tak kobiety dobrze sobie radzą w tym hip hopowym biznesie w tym czasie.